Witam Państwa. Nastroje przed inauguracją dobre, bardzo dobre, wszyscy są zdrowi, cieszymy się z tego. Okres przygotowawczy uważamy też za zrealizowany to, co sobie założyliśmy, bo były sparingi i były właśnie transfery, dużo się działo. Był też mecz pucharowy z Lechem Poznań, także cieszymy się, że to wszystko udało się gdzieś tam to dobrze poukładać. No oczywiście można było pokusić się o wygranie z Lechem Poznań, to by jeszcze bardziej ten okres zapadł w pamięci, ale skupiamy się teraz na lidze, skupiamy się na meczach mistrzowskich i dla nas jakby priorytetem jest przede wszystkim liga. Także ja jestem zadowolony i z transferów, i z postawy zawodników, z tego, że nie ma kontuzji i wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani nie tylko do meczu z Widzewem, ale do całej rundy. Tak, zaczęliśmy trenować na naturalnej nawierzchni, akurat boiska bardzo dobrze mieliśmy przygotowane. Zresztą też nie mamy co narzekać, bo to boisko na Rapackiego, na którym trenowaliśmy, jest nowoczesne i tam spędziliśmy większość czasu. Natomiast teraz przenieśliśmy się do już na Struga, już mamy boiska i no widać, że zawodnicy też trochę odżyli, bo jednak jest różnica pomiędzy sztucznym boiskiem a naturalnym, także już teraz tam wszystkie treningi się odbywają. Tak, oczywiście jesteśmy przygotowani do tego meczu, jedenastka jest już gdzieś tam w głowie, natomiast jest jeszcze parę, znaczy jest paru pewniaków też, ale jest parę też znaków zapytania, tak, bo liczy się aktualna dyspozycja. Ja się cieszę, że w naszej drużynie jest coraz większa rywalizacja, bo to co o transferach nie mówiliśmy, to bardzo dużo nowych zawodników przyszło i tak sobie założyliśmy, że będziemy mieli tą rywalizację na pozycjach i taki w cudzysłowie mamy trochę ból głowy, bo naprawdę jest dużo teraz wartościowych zawodników i trzeba ich odpowiednio wkomponować. Natomiast do tego do Widzewa jesteśmy, myślę, że przygotowani. Jedenastka jest już gdzieś tam wykrystalizowana, ale też co do jednego, dwóch nazwisk się waham. No i z tego co wiem, to piłkarze nie wiedzą, kto jeszcze zagra, także jest taka trochę cisza przed tym meczem. Tak, w sumie mogliśmy od tego zacząć, tak? Powiem szczerze tak, przychodzą coraz lepsi piłkarze do Radomia, ja się z tego powodu cieszę, bo już pracuję tutaj trzeci rok i naprawdę poziom tych zawodników i tych piłkarzy się z roku na rok jest coraz większy. To pokazuje też, wydaje mi się, dobrą pracę całego klubu, tak? Sztabu trenerskiego, tutaj klubu, że tacy zawodnicy z takimi gdzieś też nazwiskami chcą u nas grać. To jest jakby w jedną stronę. W drugą stronę wydaje mi się, że też patrząc na Abramowicza, patrząc tutaj na Podlińskiego, że też nasz klub, w naszym klubie dobrze się rozwijać, tak? Bo w tamtym roku wytransferowaliśmy dwóch zawodników do Ekstraklasy, Makowskiego, Abramowicza, w tym roku Podlińskiego. To też świadczy o tym, że jednak tutaj chłopaki się dosyć mocno rozwijają i chcą tutaj po prostu trenować, także z tego powodu się bardzo cieszymy. Natomiast do tych przede wszystkim zagranicznych zawodników, no my musimy oczywiście ich też poznać, oni muszą tutaj się zaaklimatyzować w naszym środowisku, w naszym zespole, ale wydaje mi się, że to będą bardzo wartościowi zawodnicy i muszą, no, powinni nam pomóc właśnie w jeszcze lepszym graniu i w tym, żeby nasza drużyna była jeszcze mocniejsza. No tak, zacznę od tego, że tak jak mówię, 3 lata pracuję i ja widzę już ten postęp właśnie bardzo duży i zacznę od tego, że właśnie gdzieś tam kadra się powiększa, więcej już jest asystentów, jest kriokomora, są odżywki, no wszystko jest takie, już można powiedzieć, bardziej profesjonalnie niż było i cieszymy się z tego naprawdę, bo żeby sprowadzać też dobrych zawodników i żeby tutaj chcieli zawodnicy nam przychodzić i grać, to muszą być te warunki spełnione i uważam, że klub teraz w tym ostatnim czasie bardzo mocno poszedł właśnie w tą stronę i z tego jesteśmy wszyscy zadowoleni. No tak, wszyscy zadają mi pytanie, jak awans, co z awansem, o co gramy, o jakie cele. No ja mogę powiedzieć tak jak co roku mówię, tak. Naszym celem było zbudowanie mocnego Radomiaka, tak, mocnej drużyny i wydaje mi się, że taki zespół stworzyliśmy. No to też pokazuje tabela, tak. W tej chwili wydaje mi się, że jeszcze możemy być mocniejsi. Natomiast nie pompujemy tak tego balonika, że w awans i tylko awans. Chcemy po prostu skupiać się na kolejnych meczach, wygrywać mecz za meczem, a jeżeli będziemy to realizować, to sukces
sam przyjdzie. Natomiast to też nie jest tak, że za wszelką cenę my musimy awansować, tak? Chcemy oczywiście, robimy wszystko, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, wygrywał, ale tak jak mówię, skupiamy się na poszczególnych meczach, no i zobaczymy też, co nam tutaj życie przyniesie, a rywalizacja jest zacięta, bo poza no, Termaliką, ŁKS-em, którzy są faworytami według mojej opinii w tej lidze, no to my też chcemy gdzieś tam dołączyć do tej grupy i pokusić się o jakąś niespodziankę.